Cześć, witam Was z kanał Kury Ozdobne. A w dzisiejszym odcinku plany. Moje plany na rok 2021 związane z hodowlą. Ale najpierw wypuścimy kurki. One już to w miarę znają. Bo te 3-4 razy w tygodniu są wypuszczane. Tutaj pięknie prezentuje się kogut. No jedyne z czego jestem niezadowolony to właśnie z dominacji tego koguta. Znaczy wiedziałem, że on będzie dominował, ale naprawdę kogut za bardzo nie jest dopuszczany do kur. Zawsze sobie coś tam czubi, bo czy tam w kątach wybiegu, czy w kurniku sobie coś czubi, ale no może nie tak, że się biją. Ale tamten jednak dosyć boi się podchodzić do tego koguta. Ale tego można było się spodziewać. Mamy godzinę 15. Słoneczko już powoli zachodzi. Więc kurki pięknie widać w zachodzącym słońcu. A o czym dzisiaj chciałem z Wami pogadać? To na pewno o... To na pewno o sprzedaży jaj, która idzie mi wyśmienicie. Na tę chwilę już sprzedałem 90 jajek. Około 90 jajek. No i lecę z następnymi. Na tą sobotę mam do sprzedania 20. W środę mam wysłać 50 chyba bodajże, następną środę, czyli tam bodajże no chyba 3 czy któregoś marca, już nie wiem, w środę po prostu, tam pierwszą środę, środę marca. Potem znowu w marcu też, no ogólnie na marzec mam zamówione około 200 jajek, może nawet więcej, bo zazwyczaj ktoś na przykład pisze o 20, a decyduje się na przykład na 30 potem. Tutaj z nami jest Kicia, jak zawsze. Pokaż się do kamerki. No, nie będę ci tak... przejdziemy się. No na tę chwilę kury się są bardzo dobrze, bo na 28 kur mamy około myślę 16-18 jajek tak dziennie. Zejdę sobie tu na dół, żeby pokazać wam lepiej koguta, bo coś nam ucieka, a on raczej nie jest taki bojaźliwy, więc nie wiem dlaczego. Jeszcze jakieś kurki pozostawały. I sobie idą na górę. A tutaj kogut. Już się coraz ładniej prezentuje. Wygonię je stąd, żeby może wyszły na trawę. Bo to są z tych nowych, ale może już nie nowych, bo już w sumie około 3 tygodni. Ponad 3 tygodni chyba nawet u mnie są. Około miesiąca już chyba są. No kogut też naprawdę świetnie się prezentuje. Wybił się teraz troszeczkę, w sensie troszeczkę urósł. No i naprawdę jest świetny. Tutaj jeszcze sprawdzę w tym budynku, znaczy budynku, w tej wiatce, która chroni od słońca czy od deszczu czasem. Ale nie ma żadnych jajek, bo czasem się tu zdarzały jajka. Rzadko, bo rzadko, ale czasem się zdarzały. I lecimy z powrotem na górę.
No jak widać, boi się ten kogut młody, boi się tamtego. Nie będę go specjalnie wyganiał, bo kogut tu jest przy wejściu ten. No kurki trochę sobie chciały podziobać. Co, to chyba tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!